No jest tu rzeczywiście jakaś droga. Hello, dzisiaj witam Was z Przysłupia, aczkolwiek wybieram się do brzegów górnych, ponieważ od jakiegoś czasu ptaszki ćwierkają, że do chatki Puchatka budują drogę. W zeszłym roku nawet jak byłem na chatce Puchatka, to tam takie maszyny ubijały ziemię, utwardzały ją. Dlatego też postanowiłem sprawdzić, co tam się dzieje. Oto dojechawszy na miejsce, spoglądam na Połoninę Caryńską. Zaś tam jest chatka Puchatka. No jest tu rzeczywiście jakaś droga. Aczkolwiek nie jest to ten typ drogi, o którym większość osób myśli. No bo wiadomo, część osób strasznie obawia się, że do chatki doprowadzona zostanie droga asfaltowa i że pod chatkę będzie można dojechać osobóweczką. No jak widać, na razie się nie zanosi. No jak widać, nawet z logiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Droga ta jest dojazdem pożarowym. No, także wyjaśniło się. Żadnej asfaltowej drogi nikt do chatki Puchatka nie buduje. A było to główną obawą części pasjonatów Bieszczad. No ja też poniekąd trochę się tego obawiałem, ale na szczęście żaden turysta w trampkach nie będzie wyjeżdżał, nie będzie jeździł samochodem po Połoninie Wetlińskiej. Akurat mi się tu wyłoniła. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Tu gdzieś powinna wyłonić się za chwilę chatka. O, jest. O, tutaj. Mnie zaś zainteresował jeszcze ten krzyżyk. Ciekawe, o co tutaj chodzi. Zaraz się dowiemy. Kurczaki, strasznie to zarośnięte jest. Nie idzie się tam dostać. A ja też jestem w trampkach. O, turysta w trampkach. Ktoś coś tu przed chwilą wspominał. W tle chatka Puchatka. Natomiast tu na pierwszym oraz drugim planie słupy bodaj średniego napięcia. Tylko dokąd one ten prąd prowadzą? Nie mam bladego pojęcia. Idealnie zgrałem się czasowo, bo za kilka minut będę miał powrotnego busa. A przy okazji dowiedziałem się, dokąd tam te słupy ciągną prąd. Prawdopodobnie do... Tutaj jest takie ala schronisko
na początku tym razem czarnego szlaku do chatki Pukatka. No. To wracamy. I z powrotem w Przysłupiu. Tak oto rozwiązała się zagadka drogi do chatki Puchatka. No. I co? Zapraszam Was na mój drugi kanał, Mateusz Lang Music. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem. Ale grzyba znalazłem. Patrzcie, jaki wielki. A moja dłoń też nie jest najmniejsza.